Dziś wieszak, a powody do zrobienia wieszaka zazwyczaj mogą być dwa. Pierwszy oczywisty, ktoś ze znajomych powiedział, że przyda mu się wieszak, a ja mu zrobiłam. Powód drugi, równie prozaiczny. Zobaczyłam gdzieś wieszak, który bardzo mi się spodobał i postanowiłam zrobić coś podobnego. Bardzo lubię efekt drewna i wykonuję go na różne sposoby. Na moim drugim kanale, który nazywa się Inspirello i Przyjaciele, kiedyś zrobiłam dla Was 4 filmy o tej tematyce. A w tym filmie metoda piąta. Wydaje mi się, że najłatwiejsza, nie licząc pękań dwuskładnikowych, które powiedzmy są takim bonusem. Taką wisienką na torciku, która wszystko ładnie domyka, ale nie jest niezbędna, żeby efekt drewna wyszedł fajnie. Wieszak pomalowałam na czarno, czarną farbą akrylową. Natomiast owal przemalowałam na biało, oczywiście białą farbą akrylową, a teraz przykleję do niego papier ryżowy. Tabliczkę smaruję klejem do dekupaż. Przykładam papier, wszystko klejem zasmarowuję od góry, a gdy wyschnie, oczywiście klej wyschnie, to obszlifowuję wszystkie brzegi. Wtedy jest po prostu przepięknie i idealnie. Obrazek przeciągam jeszcze lakierem akrylowym matowym i niech sobie czeka. Deskę wyszlifowałam i wyjęłam wszystkie pędzle, które mogą mi się przydać do malowania efektu drewna. Wyciągnęłam także farby. Ja używam moich ulubionych farb. Producentem jest Stamperia, a cała seria farb nazywa się Allegro. Efekt drewna wyjdzie najpiękniej, gdy użyjemy minimum kilku kolorów farb. Ja przygotowałam brązowy, beżowy i rudy oraz oczywiście szary i biały. Ten sposób malowania efektu drewna jest w całości oparty na technice suchego pędzla. Prosta technika, a bardzo przydatna. Nabieram na pędzel odrobinę farby, potem gdzieś z boku na kartce właściwie całkowicie wypisuję pędzel i tym, co zostanie, co już prawie nie maluję, zaczynam nacierać powierzchnię. W ten sposób zamiast zamalowywać powierzchnię, tworzę delikatne chmurki koloru. Podział na deski będzie, zrobię go później, ale w tej chwili zupełnie się tym nie przejmuję. W tej metodzie farba jest nakładana bardzo cieniutko i jeżeli coś mi nie wyjdzie, jeżeli dojdę do wniosku, że wyszedł mi paskudny pasztet, to po prostu całość zamaluję na czarno i zacznę malować efekt drewna jeszcze raz. Co jakiś czas przykładam mój obrazek z ptaszkami, żeby sprawdzić, czy kolor wieszaka pasuje do obrazka. Sprawdzam, nie pasuje, wieszak jest za ciemny, więc dodaję troszkę jasnych plam, żeby to wszystko razem zaczęło dobrze ze sobą grać. Powiedzmy, że wieszak jest ok. Jeszcze przyciemnię boki obrazka i mogę przejść do kolejnego etapu malowania efektu drewna. Podział między deskami zawsze maluję od linijki. A potem cieniutkim pędzelkiem i czarną farbą ciągnę po tych kreskach już od ręki. Ponieważ pierwotnie takie deski na wieszak w tartaku były pocięte idealnie równo. No a z czasem troszkę się rozeschły, troszkę się wyszczerbiły, ale one muszą być idealnie równoległe. Natomiast same szczelinki, czyli to, co maluję pędzelkiem, nie muszą być idealne. Nie mogę zapomnieć o postarzeniu obrazka, bo zarówno wieszak, jak i obrazek są w tym samym wieku, więc powinny być w ten sam sposób postarzone. Szczoteczka do zębów oraz pędzelek wachlarzykowy, czyli będzie chlapanie. Będzie to najfajniej wyglądało, gdy pracę pochlapiemy w różnych kolorach. Dla osiągnięcia lepszego efektu 3D, czyli takiej wizualnej plastyczności mojej pracy, postanowiłam dodać troszkę jaśniejszych rozbłysków, powiedzmy. I na tym etapie dodam do pracy spękania dwuskładnikowe. To jest mój ulubiony preparat do spękań. Producentem jest Pentart, a to są spękania delikatne, czyli fine line. Jeżeli chcecie ten temat zgłębić dokładniej, to zrobiłam dla Was film właśnie o spękaniach dwuskładnikowych. Podlinkuję Wam go pod tym wideo. A w skrócie, spękania dwuskładnikowe robi się tak. Na powierzchnię nakładamy step 1. Jak widzicie, on jest biały, ale gdy wyschnie, robi się błyszczący i przeźroczysty. Na suchy step 1, który wygląda tak, nakładamy step 2, czyli krok drugi. Nakładamy, suszymy i podczas suszenia spękania robią się same. I tak mówi teoria, ale moja praktyka nie zawsze zgadza się z teorią. To znaczy nakładam, a spękań jak nie było, tak nie ma. Powodów może być kilka, nawet taki, że za oknem leje deszcz, więc nie czekam, aż spękania zrobią się same. Czekam chwileczkę, aż preparat przestanie być
płynący, troszkę stężeje i to wszystko suszę suszarką. Nigdy tego czasu oczekiwania na suszenie suszarką nie mierzyłam, ale powiedzmy, że będzie to mniej więcej godzina. A potem, gdy wszystko już jest popękane, suche i zimne, możemy w nasze spękania wetrzeć pasty woskowe. A do wcierania past najlepsza jest stara bawełniana szmatka. To jest kawałek białej koszulki mojego męża. Sprawdza się rewelacyjnie. A nasze spękania wypełniamy po kawałku. Pomysł, żeby najpierw wetrzeć pastę w cały wieszak, a potem zetrzeć nadmiar pasty, nie jest dobry, bo w międzyczasie pasta zdąży przeschnąć i będzie ją bardzo, bardzo trudno usunąć. Więc polecam robić taką wcierkę po kawałku, bo nawet jeżeli ja mam spore doświadczenie w spękaniach dwuskładnikowych, to i tak nie robię tego za jednym zamachem na całej powierzchni. W spękania na wieszaku wcierałam białą pastę, a tutaj na obrazku lepiej pasuje mi brązowa. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób na tym obrazku wypełniłam spękania. Przy brzegach wypełniłam wszystko idealnie, natomiast na ptaszkach, na środku obrazka, pasty w spękaniach nie ma prawie wcale. Spękania dwuskładnikowe trzeba zabezpieczyć lakierem rozpuszczalnikowym. Ptaszki lakieruję na błysk, natomiast wieszak pomalowałam matowym. Nie jest źle, ale żeby wieszak wyglądał ciekawiej, warto mu coś dodać. Do takiej pracy świetnie pasują stemple albo szablony. Klasyczne zawijasy oraz pismo jest tak ponadczasowe, że warto sobie takie szablony kupić i mieć już na zawsze, bo one dosyć często się przydają w tego typu pracach, czyli w pracach vintage. Do stempli oczywiście dedykowany jest tusz, ale tusz wodoodporny jest po prostu bardzo drogi i zamiast tuszu możemy użyć zwykłej farby akrylowej. I to jest super, bo kolor farby możemy namieszać dowolny, taki jak nam pasuje do pracy. Natomiast trzeba pamiętać, że stempel natychmiast po użyciu, gdy farba jest jeszcze mokra, trzeba dokładnie umyć. Zmyć szybciutko farbę najdokładniej jak się da i taki stempel będzie nam służył naprawdę przez wiele lat. Stemple dają bardzo delikatny efekt, natomiast szablony też się świetnie sprawdzą. Zobaczcie. Stemple, których używam, mają już naprawdę wiele lat, więc jeżeli podobają Wam się takie wzory, poszukajcie u nas w sklepie Inspirello, na pewno coś fajnego się znajdzie. Jeszcze pracę po chlapie i to jest u mnie najwyższy czas, żeby poszukać dziury w całym. Po pierwsze, o nie, jak ten obrazek mi się cały świeci. Za bardzo, trzeba mu delikatnie przymatowić brzegi. Po drugie, gdzie mi tutaj zniknęły moje podziały na deski? Spękania dwuskładnikowe oraz stemple połączyły mi wszystko w jedną całość. Nie tak miało być, więc jeszcze raz poprawiam szczeliny między deskami czarną farbą akrylową. No i na końcu trzeba jakoś ptaszki przytwierdzić do deski. Przydały się dwie stare pineski i praca gotowa. Wieszak gotowy, po prostu wieszak. To nie jest praca, klękajcie narody. Ale mam nadzieję, że pomysł na przykład na efekt drewna Wam się spodobał albo zainspirują Was matowe spękania dwuskładnikowe. Kto wie? Jak zwykle lista produktów, których użyłam w filmie, znajduje się pod tym wideo, czyli w opisie filmu. A ja dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam na kolejny film w najbliższą niedzielę.